Jesteśmy przy cmentarzu w Czaplinku, okres wzmożonego ruchu. Czy tutaj jakieś zmiany? Tak, będziemy prowadzić tutaj czasową zmianę organizacji ruchu. Od piątku 30 października do 2 listopada, czyli do poniedziałku. Cała część tej ulicy będzie ulicą jednokierunkową z racji tego. W poprzednich latach było duże niebezpieczeństwo tutaj na skrzyżowaniu, duży ruch. A dzięki wprowadzeniu tej ulicy jednokierunkowej powstanie naturalny bypass na osiedlu. Będą dwie drogi do wyjazdu, także myślę, że to poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu w tym miejscu. Tutaj za pana plecami będzie można parkować samochody? Tak, jak najbardziej. Będzie wyznaczony wjazd i wyjazd. Też bym z tego miejsca chciał zaapelować do osób, które będą odwiedzać cmentarze, żeby rozłożyły ten czas odwiedzin w czasie. Oczywiście, żeby używały maseczek i zasłon nosa i ust, a także zachowywały dystans społeczny, tak żeby bezpiecznie i zdrowo wrócić do domów.